Robi stanowisko. I nawet nie wiem co robię. Nie widzę. No ty też nie widać. Bo to jest idealnie teraz pod tym słupem. Dobra, chyba przeszło przez to. Tam idzie pas. Będziemy robić naszą huśtawkę. No ci powiem już. Bo to nie może mieć żadnych naprężeń. Ale się kolebie ten most, ja pierdzielę. Okej, przygotowaliśmy już całe stanowisko, jak widać. W tej chwili jestem już przypięty do uprzęży. Zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że nie pojadę dupą po wodzie. No właśnie taki mamy teraz problem, że żeby zrobić tak, żeby mimo wszystko najdalej się huśnąć, a zarazem żeby nie wpaść do wody, nie? No ale właśnie. Myślę, że teraz jesteśmy dość wysoko, teraz zrobić próbny przelot, no tak. Że tak powiem. Tak. Wszystko. Ja zakładam GoPro bez zbędnych cięć. To jest pierwszy... Tylko weź mi ten sznureczek, żeby mi się... Czekaj, nie napinaj go, puść go. No i zajebiście. Kurwa! No i zajebiście. Ale zajebiste! Daj mi też pod... Czekaj, jeszcze raz. A właśnie, bo ty jeszcze masz kurwa ten... To ja będę musiał do tego się przypinać, bo ty jeszcze masz lążę. No ta. Nawet cię mogę napędzać sznurkiem, żebyś jeszcze bardziej moc ci dać, jakby no. Wiesz? Tylko kurde, troszkę dawaj tego jeszcze, brakuje. Dawaj jeszcze raz. Troszkę tego brakuje, żeby wziąć jeszcze większy rozpęd, nie? Daję ci trochę. No, się sznurek. Na styk! Zajebiście! Na centymetr, żeś od wody leciał. Teraz robię. Czyli jakbyś się troszeczkę napiął, albo gdzieś troszeczkę wyżej się wpiął, ale to nie mam gdzie. Zajebiście jest. Ewentualnie ja ci mogę moją lążę dać, bo ja ją na karabinkach mam. No podaj mi lążę, to się wepnę tak jak ty byłeś. Cicho, kurde. Zajebiście, ale jesteś tak nisko nad wodą, że prawie no. Docierasz. Się cały poplątał o to. Ej. Ogólnie pomysł jest taki. Chciałbym teraz przedstawić pomysł, jaki mamy. A mianowicie, żeby coś zrobić z tego murka, co tam się znajduje. Żeby stamtąd spróbować. Bo tam będzie większy pęd i ta huśtawka też myślę będzie lepsza. Będziemy musieli przełożyć nasze stanowisko całe. No właśnie tak by było, nie? Bo tam by szło... Tam musiałem właśnie z tego murka się... Tak, huśtać. Żeby coś z tego murka wykminić, nie? Nie chciałbym drugi raz tego samego błędu popełnić. Dobra. Puścić się? Nie, ja sobie poradzę. Ale powiem ci, fajna zabawka, fajna szczerze. Patrz. A butem do wody zaś wleciałem. Jak te nogi dajesz, ty masz się podwinąć. Ja wiem. Ale teraz było fajnie. Było fajnie, no. Teraz mi się to podobało. No, co się wydaje? Troszkę.
jakie wciągać, chłopie. Mokry jestem. Jeszcze raz to robię. Dobra, jestem cały mokry. Teraz ja, bo jak to być? Potrafisz, tam biegnij. A nagrywam, widzowie, z tego powodu, że będę przechodził przez ten most ponownie. A jakbym miał spać, to wolę mieć na pamiątkę nagrane. Gdzieś pokazać lekarzowi, o co jebłem o ziemię. Oskar spadł w będzie taki tytuł. Testujemy wytrzymałość kręgosłupa szyjnego. O kurde, tu jest smak, jakie to jest śliskie, nie? Ja teraz się poślizgłem. Lepiej po tym metalowym chodzić. To jest tylko w tym momencie. Wiemy, że nie powinno się robić tak karabinem. No obym dupą nie zarył o tą wodę, bo zimna jest ta woda. Lec, co ty ja... ja... O chłopie! Patrz, ja już bym musiał skoczyć, wtedy się szybko wpiąć i lecieć po prostu. A jak nie trafię, to po prostu wpadam do wody. Muszę podskoczyć delikatnie i się zaczepić. Czaisz, o co chodzi? Nie. Zrobisz taką? Ale ja nie wyjdę już wtedy, nie? Czemu byś miał? Ja już wychodzę wodą w tym momencie, to już ci mówię. Czemu? Chcesz się przekonać czemu? O, udało się. Na styk! Trzeba jeszcze jeden węzeł zrobić, nie ma bata. Nie ma bata. Ale byłeś... Trzymaj! No. Dobra, luz. Działa. Czemu ty to robisz? Ale świat... O. Ale dlaczego ty chodzisz? Bo GoPro wpadło. Ja za GoPro poleciałem, już wyjebane mam w to. Wiesz ile GoPro kosztuje? A to nie widzę, spadło. A co, ona nagrywa? No. Jeszcze raz nie zmoczyłeś? No. Tylko pewnie mikrofon teraz będzie zaś kurwa haszczeć. No ale on jest wodoodporny, nie? Ale po prostu będzie gorsza jakość dźwięku. Ale będzie fajne ujęcie, jak ponad wody. Bo tu chodzi o to, że tu jest pęd rzeki. Ja sam się kurwa mi to GoPro poleci tam dalej, nie? Popłynie. I tego GoPro już nie złapie. Kurwa, jest zimno też, no. Teraz moja kolej zaś. Tylko muszę bardziej szelki ściśnić, tak, że widzimy się zaraz. O Jezu, czemu to kurwa? Tak po dupie tyle by z tego nas było. Już to nie rusza, to już to właśnie, nas już to nie rusza, nie? Tamta była zajebista, fajnie się bawiliśmy. No słabo wyszło, że jesteśmy moksi. Słabo. Jak widać, no już... Ale teraz już nie mam nic do stracenia, nie? No właśnie, bo to już i tak, no zanim się cieczę z całego ciała, nawet rękawiczki mam mokre. Dobra widzowie, ostatnie ujęcie, ostatni raz, teraz zrobię jeszcze na ukos. Wszystko nam pływa, także ostatni raz mi już gardło też zaczyna boleć, wciągaj. Mi się zabawa podoba, ale czemu nie działa lina? Po prostu wpadamy do wody. Zrobić. A walnij jeszcze takie przypięcie, że przypnij się tu i po prostu tam poleć maksymalnie jak się nie, da. Nie. Tak
Co ci szkodzi? No właśnie. Ale kurwa, ja i tak tam wpadnę i tak. No. To ja już się wolę na, na samym karabinku przypiąć. Trzymaj to. Gorzej, że ja mam dupę mokrą, nie? Ja też. Autem pojadę. I tam. Tam jest zajebiście. Okej, widzowie, my się już w tym momencie kierujemy do auta. No tak jak już mówiliśmy, jesteśmy cali mokrzy. No mamy tam jakieś ubrania na przebranie, to się zaraz przebierzemy. No i chcielibyśmy wam podziękować za oglądanie tego filmu. No mam nadzieję, że dostarczym wam chociaż trochę śmiechu. Nie bierzcie tego, co my robiliśmy tam na poważnie, bo pod żadnym pozorem tego nie naśladujcie, bo to była totalna amatorka, jak zresztą widzieliście. I prosimy o symboliczną subskrypcję, łapkę w górę i to na tyle. Dzięki bardzo, narka.